Dobra, ma. Jest zmysłową. Ja pierdziele, zaraban. Ale to na TikToku jest dozwolone, więc tu może też być. Uwodzić i... Partia TIK! I flirtować. Niejednego potrafiłaby owinąć sobie wokół palca. Ja ogólnie jestem sama już tak od około 3 lat. Uważam, że są super plusy tego, że jesteś singielką. Przede wszystkim, jeżeli decydujesz się na związek, to to jest jakieś poświęcenie, tak? W tym momencie muszę w pewnych rzeczy sobie odmówić. Ile ma lat Beata na oko? Szczerze. Który dzień z nalotem ligi? Drugi. W tym wypadku drugi? Pewnie byłoby to siłownia, a jak siłownia, no to niestety stracę dotychczasowe swoje efekty. No i co? Okaże się, że gościu jednak jest nie ten, tak? On, rozejdziemy się, a ja będę wyglądała jak świnka. Czej, co w dupa? Czej, bo nie słuchałem, o czym ona gada? Przede wszystkim, jeżeli decydujesz się na związek, to to jest jakieś poświęcenie, tak? W tym momencie muszę w pewnych rzeczy sobie odmówić. No i w tym wypadku pewnie byłaby to siłownia, a jak siłownia, no to niestety stracę dotychczasowe swoje efekty. No i co? Okaże się, że gościu jednak jest nie ten, tak? Co? Rozejdziemy się, a ja... Czemu ma nie ćwiczyć, bo będzie z jakimś chłopem? No tak, świnką nie chcesz być, dlatego wybrałaś samotność. Wyginając śmiało ciało, 20 IQ ma? Albo była w związku, gdzie chłop ją lał, albo jakoś zmuszał do rzeczy. Że ma teraz takie doświadczenia, nie? Pole dance to był taki pomysł, że chciałam z sobą coś zrobić. Coś takiego ciekawego, nadzwyczajnego, co po prostu będzie inne. Uwielbiam być w centrum uwagi. Ja pierdziele, widzowie zarabana dostanę. No co się dzieje? Ale to może być, bo na TikToku też są takie rzeczy. Nic nie było widać. Ja porozmawiam. Ona tańczy na róże, czyli można. To nie jest ban. Na basenie można ten, tu może to. Możesz mi przetłumaczyć, co ona mówi z języka 30% brain. Tak? Na 130 ty powie widz. Też jestem wesoła, uśmiechnięta. No nie i wiem, staram nawet się też. Po prostu właśnie nie sposób wiem. Też nimi troszeczkę manipulować. A masz może jakieś wysokie buty? Zobacz to. Widzisz to? Boxdel chyba w takich chodzi, słyszałem. Dur do naśladowania? No moją ulubioną artystką jest Doda. Doda. Bardzo lubię jej charakter. To, co pokazuje w telewizji, jest taką osobą otwartą. I co myśli, to powie, nie jest to osoba, która się ukrywa i udaje... Ona ma twarz jak banan, nie? ...wychowaną kobitkę, która chodzi do kościoła i śpiewa w chórze. Tylko ona jest po prostu prawdziwą osobą, która mówi to, co myśli. Znasz jakieś... Aha, sztuczki? Czyli są albo ludzie, którzy śpiewają w chórze, albo Doda. Co tu się dzieje? Baba, ona ciężko dzieli świat. Ciężko. Dzięki Nisecz, to jest Doda po braniu kraku przez rok. Ale co ty piszesz? Dziękuję za 10 tysięcy. I masz sposoby na kłamców, jakich przejrzeć? Dobry, ten program jest do chillowania po lidze. Codziennie rytuał. Liga, gry małżeńskie, RLC. Singer będzie taki, wydaje mi się, bardziej spokojniejszy i będzie chciał poznać, bo może jednak zobaczy, wow, super dziewczyna przyszła, to taki będzie sztywny trochę, można powiedzieć, taki zestresowany. Co? A już ten, który ma kobietę, no to jemu tak naprawdę nie za, on może się powygłupiać, tylko musi uważać po prostu, co robi. Bo w pewnym momencie może wybiec z jego Lolita i narobić krzyku. Ale może co nie wytrzymać, jak zobaczy taką ponętną uwodzicielkę. Singielka spotka się z trzema facetami, ale tylko jeden z nich jest singlem. Co w lustrze było? Nie, to wszystko jest legalne. Dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. Czy mogę cię pocałować? No, dowód tego. Ty co pocałowałbyś? Ciebie? No. Ciebie? A ty się całujesz na pierwszej randce? No pewnie. Tak? No. Beata postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. Nie, to jest akurat moje. Malujesz rzęsy? No słuchaj, no jak występuję jako Elvis Presley, to sobie domalowuję. Tak, tak? Wiesz, to dawaj, spróbujemy się namalować. Randki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. No, zaraz pokażesz, na co cię stać, kotek. To pierwszy taki program, w którym ten, panie co nie ma baby, powinien iść za pierwszy? Pozwolą swoim partnerom na flirt. Wymiękasz czy nie wymiękasz? Ja nie wymiękam. O, proszę. To było to udowodnienie, że nie jesteś singlem, tak? Stawką jest nagroda, czyli 3000 zł. Jeżeli Beata odgadnie, który z panów jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Jeśli nie, całą sumę zgarnie. A czemu singiel zawsze przychodzi z kolegą? A co jeżeli jest gejem? To nie jest singlem, może być z tym kolegą. Czyli o co chodzi?
której udało się nabrać singielkę. Czary Mary, zaczynamy. Który z trzech kandydatów oczaruje singielkę? Pierwszy lubi brylować. Czuję całym sercem to, to płonie miłość. Cześć wszystkim, jestem Cowboy. Maciej. Wszyscy wołają na mnie Elvis. Jestem polskim softwarem Elvisa Presleya. Zajmuję się muzyką. Szymon jest! Wołają na mnie Elvis. Jestem polskim softwarem Elvisa Presleya. Polski softwar Elvisa Presleya, ty! Elvis Presley, ja pierdziele! Softwar, on wygląda identycznie. On jest taki sam. Widzisz różnicę? W dupę to samo. Sobowtór. Zajmuję się muzyką, filmem, tańcem, weterynarium. Od 3 lat jestem singlem. Drugi ma parcie na szkło. Cześć, mam na imię Piotrek, mam 35 lat. Jestem inżynierem budowlanym, a moją pasją jest gotowanie i nagrywanie filmików do internetu. O kurde. Jestem w związku, a oto moja narzeczona Claudette. On nagrywa na TikToka pewnie. Claudeta? Co to za imię? Trzeci to magik i potrafi czarować. Cześć, jestem Mateusz, mam 26 lat. Jestem artystą cyrkowym. Jestem w związku, a to moja dziewczyna Ada. Just a girl born a Dixie. He washed in the blood in the rays on the banks on a Mississippi moon. She always Elvis Presley żyje jednak. Falling in love with a bad boy. Yeah, yeah. Za cicho to nie? Muzyką. Filmem, tańcem, weterynarium. Jestem pedagogiem, choreografem, weterynarzem. Taki to jest prawdziwy Elvis Presley. Jako polski Elvis Presley. Polakiem jest. Boże mój, chyba znów mam gorączkę. To AI, widzowie. Niemożliwe, że Elvis Presley śpiewa po polsku. To jest AI. AI to jest. Staj wzrasta, rozpala cały mój świat. Nie jest taki tragiczny? Byłem zakochany, walczyłem o moją dziewczynę jeszcze 2,5 roku, byliśmy 6 lat w związku. Chciałbym wiedzieć, dlaczego się rozstaliśmy. Podejrzewam niestety, że chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze. To szukasz dziewczyny, która nie leci na kasę i czym jeszcze powinna się wyróżniać? Znaczy powiem tak. Elvis Presley był Polakiem. To muszą być motyle po prostu. Romantyk buja w obłokach. Pora zejść na ziemię i posprzątać. Czy coś za punkty będzie? A co byś chciał? Masz się przyjaciół? Dobra, słuchaj, ale powiedz mi, bo to jest bardzo ważne. Ona będzie tutaj grzebała ci po rzeczach. Na pewno nie masz tutaj nic takiego kobiecego. Może coś by było, no ale co, przecież jej nie okłamię, no to powiem, że przecież no mama przyjechała, wiesz, do lekarza czy coś, no to przecież nie będzie wynajmować tej hotelu, tylko spała ty. Ale skąd ona ma wiedzieć, że nie kłamiesz? Reklama, spauzuję dla widza. Ale chyba Twitch mnie w dupę ładuje, bo ja nie dostaję nic z tych reklam, to czemu się wyświetlają wam? No chyba ktoś tu jest ładowany. I to chyba jestem ja ładowany. Po? Kolega ma rację. Lepiej dmuchać na zimne. Prok. Mam nadzieję, że jutro, bo i ty mi przetwarza od wczoraj. No nie wiesz. Nowy odcinek MC. Chłopie, czy ty korzystasz z różowej maszynki? No kurde, była tania na przecenie, o co ci chodzi, tak? Ojej, schowaj ją lepiej. Zamierzam zadawać dość mocne pytania. Dlatego na pewno myślę, że zrobię w ten sposób, że będę przeszukiwać różne zakamarki. Ale mi kogoś przypomina, a tobie? Będzie się czepiać. Dobrze, przypomina ci kogoś? Temat ogarnąć. Ej, tutaj chyba twoja mama zostawiła kobiece perfumy, zabiorę też je. No wiem, że może... Dodę? Nie no. I to chyba jak wszystko. Dodę? Kogo innego? Wydaje mi się, że nawet tak spojrzeć w oczy. Głosem przypomina Dodę, ale wyglądu chyba nie. On po prostu pokazuje to samymi oczami. Dobra, stary, dzisiaj masz pierwszą randkę od 3 lat. Niestety. Rozumiem, spokojnie, ja już zaplanowałem. Kurde, popatrz co ja tu dla ciebie mam. Takie gadżeciki ci dałem, zobacz, przyniosłem. To dla ciebie. Patrz, zobacz, potem jej postawisz. No teraz to ja już pierdzielę, zarabana. Ty, pytanie, czy to może być, że on miał w ręku paprykę z Lidla? Bo serio to się da kupić w Lidlu. Ja to wczoraj kupowałem, identyczne. Widziałeś kolor? To była papryka. Jeżeli nie, to przepraszam Twitcha, ale wydaje mi się, że to była papryka. Nic.
Dobrze, ale bez tych gadżetów. Dobra? Dobra, rób jak chcesz. Rozumiem, Zbyszek. Dobra, kciuki. I co, myślisz, że wygrała na program? Dobra, chłopie, jesteś. Znasz najlepiej z nas. I będę obserwował. Lepiej już się schowaj razem z zabawkami. Maciek zrobi wszystko po swojemu. Co on robi? Naleśniczki. Cześć. Cześć. Beata, miło mi. Bardzo miło, zapraszam. Ojejko, z kwiatkami. Co dla ciebie? Ale ciebie, że wygląda jak kul dupel przy niej. Pytanie, czy to dobrze? Jestem zawodowym muzykiem, więc tak to wygląda. Już no kolega rozumiem, wyśmiany na start. Prawa, nie ma problemu. Już pierwsze co to gada o muzyce. Chyba zazdrość kolegę zżera i co gorsza, nie ukrył wszystkich gadżetów. O, trzeba przebijać właśnie. Trochę jesteś. No wiesz, jakby to pokazała tą paprykę. Przyjaciel wymyślił takie głupoty. Nie mam tu wstydu. On gada jak Daru Lew, ten Elvis Presley. Kurdego. A ja jestem Kleopatrą. O kurde. Nie wziąłem wszystkich zabawek. Właśnie znalazła Paige. Co to za przyjaciel? Wiesz, historia wygląda tak, że jestem ogólnie weterynarzem i poznaliśmy się, gdy przyszedł do mnie z jego żółwiem. Ale jesteście parą? Chorym. Jezu, ona nas wzięła za gejów. Czy na pewno masz... No jak on to tak powiedział, że ja już chyba też go wziąłem za geja. No przekonał mnie, że jest gejem. Jakąś kobietę? Nie, od 3 lat jestem singlem. Nie mam nikogo. A ile trwało? Ale serio, typ gada jak Daru Lew. Jezu Boże. Zara ła zrobi. Znotka niewydymka się znalazła. No to może coś mi zagrasz, co? Cała przyjemność po mojej stronie. Dobrze, dobrze, wchodzi w temat muzyki. Bierz tą gitarę i pokaż jak grasz. Boże, ten kolega tak komentuje, jakby oglądał Paliona, jak ogląda TikToki. I dobra, coś jest nie tak. Will you be my darling dear, love you all the time. Ten chłopak Brusa, random Brusa mniej gajga wyglądał niż on, ale ja twarzy nie widziałem, to nie wiem. Taką gitarę, taką nutę. Bo była zakryta. Thank you very much. Fajnie. No takie dupy to w 5 minut wyrywa na gitarze. Tak się składa, że robię zasoby w terenie. Kategoria, ja gram w LoL'a, jako Gryszuka długo, mam challengera. A ja zasoby w turę dody. Super. Wygląda? No powiem ci, że całkiem, nie. Całkiem. Dodaj Elvis Presley? To może wyjść. Gdzie jest łazienka? Może wyjść. Taki sekret. Proszę cię, zapraszam. Poczekaj chwilkę, gorąco mi. Ja sobie zdejmę tą kurteczkę. Myślisz, że to no może wyjść? Że wszystko wyjąłem, co miałem wyjąć. To się zaraz okaże. No, Jesus. Chłopak się lubi malować, a to może przy tym Elvisie. A jednak znowu coś załatwił. Cóż. Kolega słabo się postarał. Ty no i co, podoba ci się? Co Rengar 3.8 wczoraj? Ja miałem Rengara 3.8? Ja oro robiłem wczoraj. Szczoteczka. Jezu, Jesus. To chyba z Bóg to wziął. A wiesz, czym ona się w ogóle zajmuje? Stary, ja byłem wpatrzony w nią, nic nawet nie słyszałem, co ona mówi. Gada jak Darule. Od pierwszego wejrzenia. Ciekawe, czy singielka też ma motyle w brzuchu. Podoba mi się tak średnio. Co mam kur... robić? Klatę jej kur... pokaż. Dawaj pompki czy coś. Dobra, idę. Dobra, trzymaj się. Pierdolę głupoty jak zwykle. A masz odpowiedź jakiś lepszy widzowie? Pomysł? Czy na czacie można napisać określenia pochodzenia typu osoba z Brazylii to Brazylijczyk, osoba z... nie, bo to się inaczej chyba nazywa. Nie można poza tym, nie można. Według Twitcha ten kraj i te osoby nie istnieją, ale niestety muszę się dostosować. No to, że Twitch jest jaki jest i nie szanuje tej narodowości, no to nic nie zrobię. Z kreatywnością pokaż, co potrafisz. Witam ponownie, jak na drugiej części meczu. Ciao. Siadaj, robisz, trzeba do tyle ciekawych pytań. Moim zdaniem... do dupy będzie. Zobacz sobie jak... Kolejny dowód, że jest gejem kolega. Bardzo mi się podoba to, że on tak na siebie dowody dostarcza. Na początku zaznaczając, że nie jest gejem. Nie wiadomo po co, bo to nic złego oczywiście, prawda? Za włoski. Na plecach takie hodujesz, czy na nogach? Pokazali nowego czempa, potem zaczął. Mocno włosiony, ale te włosy są... Znalazłaś szczotkę po mojej ex. Po twojej ex. Jesus. Ale żała na wierzchu. Żenada, człowieku, żenada. To też jej. Nie, to jest akurat moje.
Malujesz rzęsy? No co, no jak występuję jako Elvis Presley, to sobie domalowuję. Tak? Wiesz, to dawaj, spróbujemy baki. Się namalować. Presley się w grobie przewraca, jak go widzi. Super jest ten kolega, no niesamowity przyjaciel do programu. Ciśnie mu non-stop, on mu tak ciśnie temu koledze, że to kolego, jest... Kolego, to twoja wina, fatalnie posprzątałeś łazienkę. Powiedz kolego, mi, masz perukę, no, umyj jaja. Włosów. Nie, tak, akurat wiesz. Myślałem, że mi odrosną, nie? Jakie przerażenie w jej oczach, jak łysego zobaczyła. Czy może masaż byś sobie miał być Elvis Presley z dupa, tak a nie Eggman. Żarci, kok? W końcu coś robi. Pytaj się jej o masaż. Singlu, odwagi. Jaki masaż? Pokaż, co potrafisz. Mogę, czy lata nie dotykałem nóg? O jos. Ale creep, ja pierdzie, jak to w ogóle zabrzmiało, ja pierdzie, ale creep. Przełam się, pokaż, zobacz, jak on wygląda, zobacz, Discord mod. Mogę, 3 lata nie dotykałem. Ostatnio ciocie, jak była nieprzytomna na poprawinach. Dzięki buźka za 13 miesięcy. Jezu, że ja chyba dlaczego cię zostawiła. Aha, to miłe. No chłop jest stracony już, przysięgam. No miał być Elvis Presley w dupę. A co to jest? Może... Jezu, jaki klindowy tekst. Jezusa? Ciężko singielce dogodzić. Wybredna. Lepiej? Nie. Nie, mogę. No przecież ten chłop, gdyby się to nie kamerowało, już by wypierwszył dzidę ze swojego własnego mieszkania. No dziewczyna ma rację, porażka chłopie. Koleżka też jest udany. Beata szybko się nudzi. Czym jeszcze zaskoczysz? No, muszę grać na gitarze. Dobrze. Tak. Zróbmy na parę lekcji. Od razu ostrzegam, że Polaszka. Nauka minimum Polaszka. 3 miesiące. Aż 3 miesiące? To ja bym musiała się tu pompać, dobra. Prowadzić najlepiej. Będzie uczył ją grać. On gada jak napity Darolew jednak, nie Darolew. Wskazujący na drugi, o właśnie. Na drugi, no dobra, ma. Prosty chłop, co oni oczekują, to jest Elvis Presley. Przecież to jest łatwe. Wygląda na taką muzykantkę. Coś ma z tej Dody. Do tego uczy jeszcze tańca towarzyskiego. Naprawdę? Pokazać ci tam czacze na przykład. Dawaj czacze. On myśli, że się rzuci na niego, a na Barion. Niego z takim zachowaniem się rzuci tylko ślepa jej garbata. Jeszcze ten kapelutek. Co? Marudny kolega. Każdy tył. Mhm. Co ten tym gadał znowu? Maciek to człowiek orkiestra. Dwoi się i troi, żeby dogodzić księżniczce. Czy Beata cofnij, w końcu go doceni? Jezu, jeszcze nigdy nie będzie. O dobra, cofnę. Dawaj czacie. On myśli, że się rzuci na niego, a na niego z takim zachowaniem się rzuci tylko ślepa jej garbata. Jeszcze ten kap... Okej. Czyli nie cisnął go po zachowaniu, to jeszcze po wyglądzie ciśnie koledze. Fajnie. Kolega to na pewno z nim ogląda na premierę. Nie mu już zęby wybił. Dwoi się i troi, żeby dogodzić księżniczce. Czy Beata w końcu go kolega doceni? Zazdrosny? Jezu, możliwe. Ja nigdy nie będę w domu z kimś. Mój pierwszy raz po prostu. Jak się bawisz? Fantastycznie. Dobra, chyba jest starsz. I coś w końcu zaiskrzyło? O ja pierdolę. Pocałował. No, wygląda to straszliwie. Okej, okay. Idę przynieść? Tak. Co tam? Miałeś coś napić się dać. Wypieprzył do kolegi lotem. Mówi, nie wychodzę, spalony jestem. Rozpieprzyłem to spotkanie. Chłopie, powinieneś się wziąć za nią jak za tą gitarę. Ciężko się przebić, oj ciężko. I co gorsza, znowu znalazła damskie rzeczy. A, proszę. Zobacz, będzie teraz cię pytała o te dziury, co jej powiesz? Nie, no przecież te ciotki są cichy. Ty Biara też dziwna, no też jest rozpieprzona, ale chłop, no nie pomaga w wygraniu programu. Z sobą. Mam wrażenie taka trochę pierdoła. Tak delikatnie mówiąc. Zrób naleśniki. Ale też jakby ona udaje Dodę, chociaż nie, to chciałem wytłumaczyć, że wiesz, że ona udaje Dodę, to tak się stara pewnie przed kamerą, no ale on udaje Elvisa w dupę Presleya.
To co to jest Elvis Presley? Nie da się wytłumaczyć tego chłopa. Głodna jest. Dobra. Dawaj, zanim ucieknie. Chcesz świętego? Odwagi. Nie, nie tłumaczę jej, nie tłumaczę. Ona też jest rozpieszczona. Twoja ostatnia szansa, żebyś się przekonał do siebie. Ona zaraz wyjdzie i nic z tego będą. A to na bank jest twoje przebranie. Jako Mary Monroe. Na bank. Poczekaj, patrz. To już uznała, że będzie go cisnęła. Ile? Berlin. Cioci. No co? Ale ja kiedyś robiłem za Tinę Turner, nawet w tym szczegół. Lepiej nie rozwijaj tego tematu. Najwyższa pora coś zjeść. Uważa, że to jest jego strój malinowy. Boże święty. Może byś zjadła moje ulubione naleśniczki. A nie dosypałaś tam niczego? Nie. Nie pomyśl, że on jest tylko fajtłapa. Nic nie będzie potrafił w życiu zrobić. Idziemy to. Ten kolega jest ciężki, no naprawdę, ten kolega jest z łapanki chyba. Będzie moje. Okej. Co jest? Ja sobie jeszcze to dopiję. Dolać? Co piją? Pepsi? Jakby ktoś mi powiedział, że to jest randka, to bym go wyśmiał. Ja pierdzielę, ten kolega! Nie mogę, w dupę! Ja bym z tobą nie wytrzymała, słowo daję. No wiesz, kolega jest tylko go tak ciśnie. Singielka jest wyraźnie znudzona. Chyba to nie jej bajka. Kolega jest zazdrosny, no. Chleba nie będzie. Powiedziałam mu wprost, żeby z nim nie wytrzymała. Też można się zbierać pomału. Się zastanawiam, jak z nim kolega wytrzyma. Kiedy się jeszcze spotkamy? Na kolacji finałowej. Na kolacji finałowej. Chłopie, popatrz sobie, póki jeszcze możesz chodzić na jej nogi. Ja pierdzie, no nie, no kolega jest własny. Dobra, zmienię kategorię, niech będzie. Bo już ucieka. Daję nogi za pas. Nie, ona mnie nie chce, nie nienawidzi. Nie ma, tak źle nie było. Aż tak źle nie było. Miłego wieczorku. Pa. Cała randka poszła w pizdę. I to było. No może tak być, pan to z Lee. Nie miało tak być. A czy ja też rozumiem, że na pewno pierwsze takie spotkanie, kamery i tak dalej, no to krępuje. Tylko że typ się ma za Elvisa Presleya. A on z Elvisa Presleya nic nie ma. Chociaż mógł bardziej, wiesz o co chodzi. On jest chyba fanem tylko Elvisa Presleya i tyle. Kolega też się nie przyzna. A ona to swoją drogą, widzowie, że ją pieprzyć. Pustaka, ale to jest swoją drogą. Służył porażka. Damian, ty łajzo. Ja łajzo, ty jesteś łajza. Co, widziała to i co? Nie dość, że mnie brała za jakiegoś geja? Baran jeden? Gada jak upity na rolę. Baranem to ty jesteś. Zleciłeś zarąbistą szansę, bo była zajebista laska, zajebiście gadała, moim zdaniem była też inteligentna. No szczerze mówiąc... Powiem ci tak, ten koleżka... Pójdź. Jak on by miał wyjść do niej gadać, to by wypadł gorzej niż Presley. Także niech zamknie mordę, okularnik i wypije przed tego pokoju z powrotem. Zajebiście gadała, nie moim zdaniem była też inteligentna. No szczerze mówiąc, taki sympatyczny człowiek, ale straszne takie flaki z olejem. Ja mam trochę wątpliwości, czy uwierzyła w to, że jesteś singlem. Trudno. I tak masz przeba... Cóż, jest jak jest. Było, jest. Minęło. Czas na drugą randkę z zajętym inżynierem, który w wolnych chwilach lubi gotować i wrzucać do sieci filmiki. A narzeczona jest jego największym fanem. Chcemy się pobrać, chcemy założyć rodzinę, chcemy mieć dzieci. 10 dziecko. Planujecie 10 dzieci. 10 dziecko planują? Jaki dym. Ci? No, no. Odważnie, to się nagotujecie. Garnki musicie wymienić na większe. Dlaczego właśnie jesteśmy narzeczonym? Tak, i tak, tak. I będziemy tak, tylko tak. Mieszkać razem za 2 miesiące. Co robisz? Co robię? Ja robię bardzo dobrą sałatkę owocową. Wow. Spróbuj, kochanie. Dziękuję. I co jeszcze robicie w wolnych chwilach? Chodzimy do kościoła ewangelicznego. I wierzymy w Bogu. Super, będzie pysznik.
Już czekam. Okej, prajgę. Będzie usta do podniebienia. Ona powiedziała, że mogę mówić wszystko, ale... Wszystko tylko, żeby... Żeby jej nie dotykać. Kupi i żeby nie salował. Tak. No to ja przegrałem. Jestem trochę zazdrosna. Trochę, czasami bardzo. Wszystko a jasne. A skąd to na jest powiedzieli z tego kraju? To teraz czas na porządki w szafach. Kochani, to ja muszę wybrać tych rzeczy, bo jak ta dziewczyna przyjdzie tutaj, to mi będzie nie, nie jest takiego. Tak, przegramy grę. Schowamy już szybko to wszystko. Musimy się spieszyć. Już, proszę, kochany. Jeszcze majtek tutaj mamy. Dobrze, zaraz będę. Chata nie jest zła, nie? Dobrze. Ruchy, ruchy, bo singielka zaraz was nakryje i będzie po zawodach. Tutaj, no, już to wszystko. Dobra. O, ta torebka jeszcze. Taki telewizor. Jestem pozytywnie nastawiona. Ty, a słyszałeś takie coś? Akurat mi się skojarzyło, że listonosz może ci wejść do chaty i ci powiedzieć, że masz telewizor i chcieć od ciebie pieniądze jakieś? To jest prawda czy fejur? Bo nie wiem, czy to prawda. Słyszałem takie coś, plotki. Mam nadzieję, że będzie troszkę lepiej niż wczoraj. Że jakiś podatek jest za posiadanie telewizora w domu. Ja nie mam telewizora od tak dawna, że ja niedawno się o tym przez przypadek dowiedziałem. Czy odzyskałem itemy wczoraj? Nie. Ale nie jest to. Zobacz. Masz tutaj wszystko. Ale co ty piszesz zaspany? Bo ci timeouta dam. Napisz, że przepraszasz, że się to nie powtórzy. Nie wiem, jak się będzie zachowywał. Nie wiem, czy będzie w moim typie. Może się okaże, że jednak nie. No i co wtedy? Masz komputer, więc czyli radia możesz słuchać? Tego podatku można uniknąć w bardzo prosty sposób. No listonoszowi walisz łukieto i koniec. No powiem, że to jest mieszkanie mojej siostry. Tak? Tak, że u niej tutaj mieszkam. Czyli możesz tańczyć tej ze mną, jak będziesz tańczył? Ona wygląda jak moja nauczycielka od matwy z gimnazjum. Ona? Co ty pieprzysz? To mega rare. Dawaj, potańczymy zaraz, ona przyjdzie i nie będzie czasu. A więc jakby co, to są rzeczy siostry. A tańczyć może jeśli tak, to jak? Jak mogę tańczyć? Ja się o tym dowiedziałem, że jest jakiś podatek za posiadanie telewizora. Tylko nie pamiętam jakby jaka jest argumentacja państwa, ale jakaś gówniana jak zwykle. Metry daleko? 2 centymetry, tak. Czy 2 metry? 2 metry. 2 metry, no muszę ją tak przytulić, muszę ją czymś przekonać, tak? Muszę być wiarygodny. Szybko. Zmadowała. A ja tu będę na nią czekał. Zmadowana jest ciężko. Narzeczonej może być ciężko. Będzie obserwować. Ona wygląda jak Wendy's Breaking Bad. Pani lekkich obyczajów? Tamta, co się z Jessim waliła? Ona? Przecież tamta była jakby biała. A ta jest ciemna skóra. To co ty gadasz? Czy oglądałeś Breaking Bad? Chyba jakieś latynoską wersję. Próbować randkę z ukrycia. Czy wytrzyma? A Doda tak wygląda. A, no to rzeczywiście jest podobna. No racja. Będzie obserwować randkę z ukrycia. To zęby inne. Czy wytrzyma? Ty jest... jest serio podobna. Bardzo. Dobre oko masz. No mówię, zęby tylko się różnią, nic więcej. Cześć. Ty to jest taki dom szeregowy chyba. Fajnie w takim mieszkać? Wkłada, że TV pendrive, na którym jest biały ekran, który służy jako tablica do pisania? Co ty gadasz? I serio wtedy podatku ci nie nałożą? Porypane. Czemu oni w butach po mieszkaniu zapieprzają? Bo to jest na amerykańską modłę. Hej. Bardzo mi miło. Ojej, śliczne, uwielbiam to, że. Bardzo dziękuję. Świetnie. O, bardzo, bardzo się zbliżyła. Jak w bloku, tylko w domu? No jak? Masz blisko sąsiadów. A no to rzeczywiście jak w bloku, tylko w domu. To ma jednak sens. O, suchy pot. A i już węszy. Różowy shaker? Tak, słucham. Różowy? Tak. Suchy pot wbił na czat i napisał coś, nie wiadomo o co chodzi. I właśnie dlatego kocham suchego pota. Bo nie wiem, co on pisze. Bo to mieszkanie nie jest moje, wiesz? To jest mieszkanie mojej siostry. A, moje mieszkanie jest w remoncie, tak.
Trochę się denerwuję, chyba myślę o mnie. Nie, tak, nie, Kusiku. Jest taki wystraszony. Nie, Essa, wystarcz. Czy się ręce trzęsą? Nie, nie, pokaż. Prawda. Proszę. On Pasza. Wygląda jak Pasza trochę, nie? Pasza biceps. Oj, chyba nie umie kłamać. Wczuj się w rolę. Ona jest tu bardzo taka otwarta, bardzo to. Może robisz wrażenie na mnie. No, podobnie. Tak, tylko nie ma łap takich. Jesteś bardzo ładna. Bardzo dziękuję. Pasza, ale nie biceps. Długo na nie pracuje. Na nogi, patrzę, no. A jak pracujesz na te swoje nogi? Siłownia, pole dance, zdarzał się boks? Boks? To mi zaimponowałaś. Tak, to jest coś, co nas... Jest to coś, jest bądź wdzięczny, bo powód. Jest coś, co nas łączy, bo ja bardzo lubię boks. To jakiś mały sparing. Ale ona trochę ma takiego zachowania Dody. W sensie, wiecie, podobnie się trochę zachowuje, nie? I głos ma podobny. Widać, że się wzoruje mocno. Albo to ona. Jesteś singlem, czy nie? No, oczywiście, że jestem. Zawiesił. Na pewno? Tak. I jakoś tak mało przekonująco. Oblivion brakuje w tle. Lepiej zatkaj jej usta. Muzyczka. Za dużo pyta. Co to za jedzenie? Spadnie na ziemię. Nie, nie spadnie. Dobra. Sexy zabawa, kupa śmiechu, ciekawe, czy narzeczoną też to bawi. Nie. Sam się dałaś. Tak. Aktor level 100. Może jakieś widelce albo coś? Może jakieś widelce, co może jest? Po prostu rękoma. O co chodzi? To wiesz co, ja umyję może jeszcze ręce. Proszę. On zamknięty trochę jest. Wycofuje się. Bo mu kazałaś. Czy to jest dobra strategia na grę? Warto sprawdzić, jak to znosi narzeczona. Narzeczona megalul. Tak wnerwiło na zoba. Czy to się podoba? Przestań, robaczku, nie. Nie kocham... O kurde, jak on to powiedział? Jak jakiś, nie wiem. No przecież... Jak z jakiegoś, nie wiem, no ciężko powiedzieć, tak realnie to powiedział, że tak... Czy ona ci się podoba? Przestań, robaczku, nie. Ja kocham tylko ciebie. Klasyczek. Przecież od razu widać, że... Niesamowite. Raz, że jest trochę zestresowany, ale to o tym, że po prostu jest zajęty i nie wie, jak się zachować. Przejrzała cię. Tak się czujesz? Megalo. Evil dog, sorry. No tak się czuję. To się wymyślcie. Dlaczego byłeś tak sztywny? Ja byłem dlaczego sztywny? No, dlaczego? No bo pierwszy raz ją widzę. To się rusza. Evil dog, evil dog, evil dog. Wydaje mi się, że gdyby się nie stresował tym, że na górze siedzi jego kobieta, to może i by był sympatyczniejszy, bo widzę, że taki jest, stara się tam uśmiechać, ale jednak musi zachować jakąś kontrolę w tym, co mówi. Wszystko pokazują od razu, no. Ona wszystko, ej, Doda ogarnia. Jednak. Gdzie nie możesz, dobrze? Doda ogarnia. W szafach są kolorowe rzeczy, to nie ułatwia. No pewnie takie mój siostra jeszcze po włoskich, kurde! Nie no, są mega. Sama bym chciała w takiej spać. Znalazła tam co to jakieś jest? Ubrania. Niestety, sprawa się komplikuje. Postaraj się to odkręcić. Doda 40 IQ? Jak, ogarnia. Titi Twister! Będziemy grać. Poczęstuję ją winem. Zapytam, czy nie chce napić się wina. Z winem, no uważaj, jak będzie czepić się wino, dobra? Dobrze. Cokolwiek zrobię, pamiętaj, że... Po co oni się zgłosili z tego programu? Po co? Po co w dupę oni się zgłosili z tego programu? Bardzo kocham, rybko. Pa. Dziękuję, ale nie rób to, co ci nie powiedziałam. Ciężkie zadanie. Co zrobi, żeby wilk był syty i owca cała? Moje koleżanki tak się nie zachowują, tak jak ona. Ale one są z Polski. Muszę się o coś spytać. Tak? Co? No wiem, Patryk, że właśnie porypane to jest... Barbie? Ona musi wiedzieć, że to są dzieci jego siostra. Musi wiedzieć. Nie rozmawiałem nawet, tak. Tutaj grzebiesz mi tutaj wszędzie. Musi, bo się udusi. Chyba się denerwuje on. Beata, weź sprawy w swoje ręce. Rozkręć imprezę, przejmij kontrolę. Dawaj, rozkładaj. Co to jest? To jest taka gra, dzięki której zbliżą się do siebie.
Czerwony, dyrektor. Prawa ręka. Podoba mi się. Teraz moja kolej. No i masz pomiędzy. Czekaj, lewa ręka na... No i mam cię. Zimno, ciepło, gorąco, parzy. Jezu. Ona nie wie, jakie gry mają w domu. Chcę cię pocałować? No, domu też. Wiesz, co pocałowałbyś? Ciebie? No. Ciebie? A ty się całujesz na pierwszej randce? No pewnie. Tak? No. No to dobra. No, nie. No, dawaj. Nie, no. Spieprzył. Ona już żyje. Spieprzył. Niestety, wymiękł. Katastrofa. Daj mu jeszcze jedną minus szansę. 3 na koncie, sadzie. Daj ci ostatnią szansę. Wymiękasz czy nie wymiękasz? Ja nigdy nie wymiękam. Wymiękasz czy nie wymiękasz? Nie, nie wymiękam. Ciężko to wygląda, no ale ten program jest tragiczny. No to jak oni się mają zachowywać? Baba siedzi obok praktycznie, patrzy na każdy ruch. Co on ma niby zrobić? Czy ona... No przecież on ma takie tornado na chacie, jak wyjdą z kamerami. No chłopie, i oni to za 3K robią, a jeszcze przegrają, no bo jakim cudem Pasza miałby to wygrać? Przecież to jest tak oczywiste, co on robi. Wymiękasz? Nie wymiękam. Ja już się denerwuję z tym, co on mówi. Ale co? George Florida Token? Co to jest? Czekaj. Co to jest? George Floyd Token? To jest kryptowaluta Grzegorza Florydy na cześć jego? Fajna. Ale wiesz, że jak mocno spadnie, to ci może z wrażenia dech odebrać? W sensie, no serio ci mówię. Jak mocno spadnie, a dużo zainwestowałeś, możesz troszeczkę jakby, wiesz... Ja nie wymieniam. O, proszę. To było to udowodnienie, że nie jesteś singlem, tak? Dobra, wiesz co, ja mam pomysł. Może napijmy się wina. Jasne. On bardzo mnie kocha. A ty nie pijesz? A ty jesteś taki bardzo religijny, tak? No, religijny. Ona ma go za Allaha, jak to się nazywa? W dupę, ja pierdzielę, za islamistę, że nie pije alkoholu. To jest religijny? A co to jest? Afganistan w dupę? Czemu ona tak powiedziała? Co to ma jedno do drugiego? A ty jesteś taki bardzo religijny, tak? No, religijny ogólnie. Chodzisz do kościoła, śpiewasz w chórze, tak? Super, bardzo dobrze, że on nie pije, niby nie pił. Kurczę, na całe szczęście. Człowiek jest osobą grzeszną, ale nie jest grzesznikiem. Zdarza ci się popełnić grzech. No, jak każdemu. Jak każdemu, tak. Pięknie. Czemu on gada jakiś pastor? Super. Wiesz co, ja na chwilę ciebie zostawię, pójdę na górę. Masz rację, doradź się, co masz zrobić? Pięknie mówił. Tragedia. Trafił. Ale różnica między tymi babami duża, nie? Wielka, da się nawrócić? Morała mi prawi. I chodzi mi o to, co mówią, jak coś. Dzięki, ale chyba to nie jest moja bajka. Czy jesteś w stanie ją nawrócić? Ja nie. Ale Bóg, tak. Ty, oni są serio jakby, jak to się mówi? Ci, co wierzą w islam. No jak to się mówi? Bo to oni są tym. Tymi islamistami. Jak to się w dupę mówi? Jakie słowo było na islamistów? No nie islamiści. Ale co? Muzułmanie, no w dupę. Oni są muzułmanami chyba. Amen. No, czemu oni tak dziwnie mówią? A czy to nie jest nic złego, żeby nie było? Nie piszcie tak, debile, w dupę, się rozpieprzeni. Niech ona nie spada. Bądź cierpliwa i wrzuć na luz. Dobrze, puściłeś ją szybko. To prawdziwa diablica. Z nawróceniem... Mówił, że chodzą do kościoła chrześcijańskiego. A, rzeczywiście, na samym początku mówił, że do jakiegoś ewangelickiego. Czyli to jest... To nie są katolicy, tak? Chyba, jak to działa, widzowie? Może być ciężko. Witam ciebie ponownie, jak na drugiej części meczu. Ona już powinna pójść do domu. Jak to działa, że jak chodzą do kościoła jakiegoś ewangelickiego, to co to jest za odłam? Jechowi? Ale to dobra, chyba... Co, no ja tak, ja racja, to chyba nie muzułmanie. W końcu do domu jedzie. Dobra, to... A ja tobie życzę dobrej drogi. Jaki uczesony. Dobrej drogi. Protestanci? Ty, a protestanci chyba mogą mieć żony, nie? W sensie pastorzy. To on może być pastorem.
Pastor to jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie wiem, czy ona tak będzie myślała, że ona jest single. Dzięki. I ładnie pachniesz. Dziękuję. Pa. Pa, trzymaj się, cześć. Pa, pa. Chata fajna, nie? Ten pastor ma. Ładnie pachnie. Ja ksiądz też może najlepiej mieć żonę na boku. Po prostu od razu udało się wyczuć, że gościu się tak stresuje, że no, nie mogę nic stwierdzić nic innego jak to, że jest singla. Ty, jest niemożliwe, że oni tam za 3K idą. Przecież no widać, że 3K dla nich to jest nic. Zobacz tą okolice i tak dalej. Coś tu nie gra, nie? Cofnij. Co ona mówi? Ale co ty piszesz? Jakie mąkę? Co? Ładnie pachniesz, ja pachnie najlepiej. Po prostu od razu udało się wyczuć, że gościu się tak stresuje, że no, nie mogę nic stwierdzić nic innego jak to, że jest singlem. Że jest, przepraszam, nie singlem, jest... Nie ich dom nawet? Myślisz, że teraz wszystko jest tak ustawione? Z czym, rybko? Z czym ja przesadziłem? Jak mówiłeś, że ona dobrze pachnie. O kurde, mówiłem wam, że huragan w domu i to nawet za coś takiego, że ładnie pachnie. Powinien na odchodnej powiedzieć: papa, śmierdzisz gównem, ladacznico pieprzona, Bóg cię tylko uratuje, szmato, wypieprzaj stąd, ukamieniować cię musimy. Oczywiście u GTA San Andreas. To źle? Tak. Taki komplement po prostu. Zabolało mnie to. Ja myślałam, że ona pachnie tak jak krowa pachnie. Przestań. To prawda. Poszło średnio i nie udało. Ona poddymia tylko, mi się wydaje, że ona troluje. Ale już czas na magika, który potrafi czarować. AD oczarował i magika chyba zrobił po tym programie. Poznaliśmy się na imprezie w... Ale nie, to była impreza reggae. Nikt nie ma koloru skóry. I się zobaczyliśmy. Każdy jest równy. No i... On wygląda jak ten, co prowadził Royal Division, ten aktor. Tą galę, co się na materacach bili. Jak on się nazywa? Co grał u Wegi. Oboje kochamy tańczyć, więc ten taniec nas gdzieś połączył. Bardzo nas połączył. A potem porwałem ją na... Który singiel? Na początku był. Konwencję cyrkową. Ja zakochałam się w cyrku i w tobie. Chłop z chłopem? Jakich? Co ty piszesz, hejterku? Przestań! Królikowski, no, no, no. Tak, tak, ten aktor. Cześć, co to był za trik? O, nic nie zrobił. O. Jestem artystą cyrkowym, trochę też iluzjonistą, także płynie we krwi takie różne sztuczki. U mnie to jest naturalna sprawa, także zdecydowanie oczaruję po prostu tutaj. Nie będę musiał kłamać po prostu. Wszystko. Co ma tatuaż tutaj? W czarach. Co on tu ma? Ogień? Prawdziwy magik. Jak on to robi? Singielka może się nabrać. Różne rzeczy przygotowałem specjalnie właśnie dzisiaj. Serio wygląda jak ten aktor. Wszyscy tu wyglądają jak ktoś. Królikowski. Aktor. Ale to musiałbym znaleźć zdjęcie odpowiednie, bo on ma krótkie włosy. Czekaj, bo on miał takie włosy kiedyś. Bo nie widzę zdjęcia, bo on ma teraz króciutkie. Ale i tak jest podobny. Zobacz, na tym zdjęciu? Na tym zdjęciu? Mega podobny. Związany z iluzją, ze sztuczkami. Będzie show. Jeszcze tylko trzeba posprzątać mieszkanie, w którym są też rzeczy rodziców i młodszych braci. Podobny, to on może. Magik nie dorobił się jeszcze własnego lokum. No to choć musimy tutaj pochować, nie? Bo tak kurde, zobacz. Wszędzie są jakieś ciuchy takie... On ma tu tą nutę. Nutę tu ma. Tak, bez tak. Sensu, zdecydowanie. Czyli co to oznacza? Ślady dokładnie. Aż to... O. Dobra, ale to już są rzeczy twojej mamy. Tak, więc nie, to są jakieś prześcieradła w ogóle, wiesz, to... Nie ma co przesadzać. Xbox to jest? W drugą stronę. W ogóle jak to jest bez. I może warto by było, żebyś jej po prostu wspomniał o tym, że mieszkasz z mamą. Co? No to wszystko. Nie, wszystko już tak wygląda. Każdy w tym programie ma wymówkę, że mieszka z mamą. Ja pierdzielę. W każdym odcinku każdy to samo pieprzy. Bardzo naturalnie. Chłopy tam 45 lat, mieszkam z mamą, jestem artystą. Nie mogę. Nie? Rozpieprzeni oni są. No, jest okay. W salonie jest okej, okay, czyli singielka może wchodzić. Tylko sprawdźcie jeszcze łazienkę. No, jeszcze tutaj byśmy sprawdzili, tylko...
Szczoteczka. Tak, jedna. No. Jak ty wiesz. I podpaski. Tak. Mm-hmm. No i tyle, no bez przesady też. Dzisiaj ostatnia randka, zobaczymy, jak ja się będzie prezentował rzekomy singiel. No i wystąpię w tym programie i lubię. Ciekawie, no to poczarujemy troszkę. Randka. Wtedy w końcu będzie room tour. Zobaczycie no, mieszkanie, jak wystąpię w programie. Mamy plan lekcji chłopaków, także to w ogóle. Tak, w razie co po prostu no. Zasłoń ja sobą, oczaruj pięknymi oczkami. No. Dzięki. Powodzenia. Co ma za tatuaż na nodze? Ada schowała się w sypialni. Teren czysty. Czy poddymia tam? Grę. Oczywiście. Czy singielka da się zaczarować i nabierze się na magiczne sztuczki? Nabrałbyś się? Cześć. Cześć. Beata, miło mi. Mateusz. O, dziękuję. No, kuszyku. Wow. Ale niech to są stare rzeczy, tylko już chodzi kręcą. Dobrze, to gdzie idziemy? Bo to stary program. Kurde, chyba jakiejś stylistki fajnej była. Włoski perfekcyjnie. To ogólnie jest mieszkanie mojej mamy, wiesz? Ja tutaj sobie tak czasami przyjeżdżam, bo jestem przez cały czas w trasie. I czym się zajmujesz? Jestem artystą cyrkowym, wiesz? Serio? Może nie wyglądam, tak? Ale tak, jestem artystą cyrkowym, też trochę iluzją się zajmuję. A, iluzją, tak? No pokaż coś może ciekawego. Tak? Z tej iluzji, no pewnie, że tak. No dobra, to czekaj. No, zaraz pokażesz, na co cię stać, kotek. Widziałeś kiedyś takie? Raz, dwa, trzy. Nie, a poczekaj. No jest, naprawdę. Ale dobra, to czekaj. Zaciśnij mocno ogoń. Zaciśnij mocno, mocno. Najmocniej napnij bicepsa. Mogę? No. No, napięty, dobra, okej. Puść. One były połączone na bank. Czary mary. Ty chłop się tym zajmuje serio zawodowo. Dlatego mieszka z matką w wieku 40 lat. Robisz takie rzeczy z kulą? Nie robię, naprawdę jest ciężko. No, pokazuję. Pajacerka jak na Twitchu? Co ty na Twitchu oglądasz, że ludzie kulami się chwalą? Jesteś rozpieprzony. Przestań to oglądać. Już lepiej basetrały. Teraz ja trochę będzie mogę. RB? On pokazywał kiedyś kulę? Co się z tą kulą nie tak? Pokaż. Ale uważaj, żeby ci nie spadła. Jest delikatne. Nie sądzę, żeby coś między nimi miało powstać, się zrodzić. A może klauna zagrasz? Jakąś taką scenkę? Scenkę klaunową? No. Uwodzący klaun. No teraz to teatrzyk miły. Zakochany klaun w akcji. Czy zdobędzie serce singielki? Czy ją oczaruje? Robi, co może. Fajne by było, jakby wiesz, robił ten trik z kapeluszem i z główki zapieprzył. Ciekawe by było. No szkoda, że nie wyszedł trik. O kurczę. Ciekawa mnie reakcja tej Dody, jakby z główki dostała i tak by się zalała, wiesz, no nie będę tego tak opisywał, żeby pana nie dostać, ale fajne by to było, nie? Ja bym to pokazał nawet za cenę bana tygodniowego. No to ja już się zaczynam bać. No kurczę, co jest, halo? No proszę, no się ustawił. No jak się ustawić? Dzięki apa misko. Za 3 miesiące. Fajne filmy oglądam, a widzowie polecili. Także no, widzowie są fajni. Teraz się rozlało. No to ja wyjdę do kuchni, po prostu zaraz przyniosę ścierkę, to... Dobrze. To futrę. Ups. Co ty, ale on się serio zawoduje z, w dupę. On się zawodowo zajmuje tą magią? Że nic nie pokazał na razie. Wylało. To dobry moment, żeby pójść na słowo do Ady. Jest takim dość cennym człowiekiem, wydaje mi się. Znaki takim kija na drzwiach? Jakie znaki kija? Może być tutaj sytuacja taka, samochodu? Że jednak ma tą osóbkę obok. Gdzie? Totalnie nie wiem. O, patrz, szpera. I co, podoba ci się?
Ona? Nie, no jest miła. No, już lepiej, lepiej. W porównaniu do poprzedniego. Łazienka będzie ciekawsza. Dziwne. Opakowania od biżuterii, a biżuterii brak. No bo jest w Lombardzie, chłop się zajmuje magią i próbuje żyć z tego. A ta się dziwi, że biżuterii nie ma w opakowaniu. Ja pierdzielę. Jest akurat normalny. Mieszka u rodziców. Matka wyjechała na 2 dni do Ciechocinka, to ten od razu biżuterię do Lombardu. Chłopie, i powiem matce, że to za magii zarobił. Niesamowity magii. Ja pierdzielę. Do dzieła. Pora na drugi akt przedstawienia. Na początek no to prawda, wytrzyj pan podłogę. Sylwii, ale tak jest. Teraz ty będziesz miał robić sztuczkę? Nie. Tak się tłumacz. Takie opakowanko sobie znalazłam, ale nie wiem, takie jakieś puściutkie, to jakby ktoś coś z tego wyniósł. Czy wiesz co, jakby ciężko mi w ogóle jest o tych rzeczach powiedzieć, no bo ja mówię, to jest mieszkanie mojej mamy. Aha, co dobra, jakby... mieszkanie twojej mamy. Tak. Znaczy wiesz co, jakby w ogóle czujesz, że tak przysłuchujesz tutaj, próbujesz znaleźć jakąś lukę. Bo jestem, wiesz co... Jak widzę, że tak detektywistycznie mocno ci to weszło. Tak. Ale no jakby... No, mówię ci, jakby Batysta bomb, no to na wejściu. Kręgosłup płuł. No dobra, okej. Tutaj dalej cię nie mogę pytać, ze względu na to, że mieszkasz u mamy, to mogą być rzeczy mamy. Ale aż się zestresował. A podoba mi ci się? Ja zawsze doceniam w ogóle piękno w osobach i pięknie w ogóle jesteś ubrana, masz wszystko pasujące i piękne włosy. Ale? Co? Nie, ale po prostu... No nie ma ale mnie wnerwiasz. No ja właśnie, wiesz, to też jak z tobą rozmawiam, to mam takie, że bardziej cię traktuję tak jakby... Nie mogłabym z tobą się, nie wiem, spotykać albo coś w tym rodzaju, tylko po prostu traktuję cię jako takiego dobrego kolegę, z którym mogłabym pogadać, tak? Mm-hmm. Bo tak wygląda teraz w tym momencie nasza relacja. My sobie gadamy, tak naprawdę nie filtrujemy, tylko rozmawiamy. Ada nie musi być zazdrosna, bo nie było kliknięcia, jak na razie. Jest chemia? Nie. Trochę szkoda. Co z tym zrobić? Co oni próbowali? Może masaż? Mega sus. Nie. Czy on jej huchnął? Czaj. Przy o co tu chodzi? Pięcia, jak huchnął jej. Jest chemia? Nie. Trochę szkoda. Co? Cebulę jadą? Co z tym zrobić? Królikowski? Może masaż? Mam inną propozycję. No. Jeśli poczujesz się komfortowo z nią. Bo oprócz różnych rzeczy, które robię, też jestem masażystą na przykład. Mhm. Więc jeśli masz ochotę... Wszystkim on się zajmuje. Dobra, nie jestem za. Kobiety kochają masaże. Pobierz się skarb. Chłop ma 3 promile? Powiem ci szczerze, że... Nawet spoko. Nie no, czuję jakbym była masażystą. No naprawdę, no spoko w tym jest. Tak. To jest ten masaż. Ja się znam na kobietach. Raz dziewczynka, raz chłopaczek. Żeby życie miało smaczek. Jest. Co? Co? Ale czemu ona to powiedziała? Generator NPC pieprzony. Czemu? Dobrze, idź za ciosem. To teraz taniec. Masz tańczyć? Ona ma jabłko Adama? Ona nie jest ma. No zobacz, chyba że takie wielkie. Ale to by miała taki basowy głos, że jakby coś powiedziała, to byś ogłuchł. Także nie, to nie jest jabłko Adama. Dobrze, idź za ciosem. To teraz taniec. Masz tańczyć? Ja ogólnie jestem przed cyrkiem, jestem tancerzem, jakby od 10 lat tańczę. A co tańczy? On się wszystkim zajmuje. Zaczynałem. Boże, co to za taniec jest? Okej, okay. No kojarzysz taki taniec, gdzie masz jakby z pięciem... Space chat. Tak. Pokaż na co cię stać. Ja mam cię tak? Jest przepływ, może jednak zaiskrzyło. Zaraz sobie w policzek. Na przykład. Dobra, wiesz co? On się serio tym 10... Nie no, widzowie. Gdzie masz może toaletę? On się wszystkim zajmuje po 10 lat. Czar prysuł, a tak się stara. Cała para poszła w gwizdek. Może Ada coś podpowie? Emotki na drzwiach naklejone. Cała para mieszkanie matki to ma być. Poszła w gwizdek. Może Ada coś podpowie? Co było najbardziej podejrzane, to schowałam. Były. Kipisz na w toalecie. Kipisz, znowu to słowo. Nie ma takiego słowa. On teraz jest w toalecie. Chyba tak, kresik, no. Będziesz perła szukała rzeczy świadczących o młodej kobiecie.
No ale też znajdę jakieś kobiece leki, no to powiem mi, że mamy. Zaproponuję jej lody i zażongluję jedzeniem. O, no, no. To już wiesz, co masz robić, a więc do dzieła. Lekcja żonglowania. Co tam? Obżarłam cię z jednej rureczki. Tylko z jednej? Tak. Ja w ogóle mam ochotę się czegoś napić i coś w ogóle zjeść. Nie wiem, jak ty. Jakieś lody może? Możemy. Też bym zjadła lodzika. Może mi wyjdzie w ogóle... Sus dog? Ci nadrzędna mi sztuczka teraz. Trochę nie trenowałem. Suska. Dobra. Dało się. Mały, ale wariat. To co, mówisz? Co? Ona jest generatorem słów. Że jesteś tym singlem. No. W 100%. W 100%. Na ten moment sobie wybrałem taki tryb życia, więc nie mogę narzekać, to wybrałem. Odpoczynek. No, no nie no, aktywność zawodowa. Zawodowa, a no tak, no to chodzi mi platformy tutaj bardziej o odpoczynek, powiedzmy sobie. Jakie platformy? No, jak to do niej nie trafi. Wydaje mi się, że chyba na dzień dziś już sobie zakończymy. Myślę, że mam mieszane uczucia. Dobra, to pa. Pięknego dnia. Wzajemnie. Wyraźnie magik była ta emotka, ciągle chyba usuwają. No, ona szuka faceta, który będzie miał własne mieszkanie i pieniądze. No tak, powiem szczerze, że takie mieszane uczucia. Wydaje się być takim przyjacielem troszkę. Bardziej. No, zaistrzeć nie zaistrzyło, bo tak jak mówię, dla mnie to był taki przyjaciel. Dobrze, że nie znalazłam mojej biżuterii. Bo chyba gdzieś zostawiłam. Bo jest w Lombardzie już, no ja pierdolę. Ale tak nie do końca jestem przekonana. Kolejna. Nie czułam w ogóle zazdrości, nie czułam w ogóle, że coś między wami się tam... Też byłem pewien, że nie czujesz zazdrości, no bo właśnie nic się nie działo. Absolutnie. Nie pykło, ale czy Beata już wie, kto jest singlem? Czas nie. Na kolację. Wydaje mi się, że nie trafi. Znaczy, poczekaj, nie, no, zapomniałem, Elvis Presley był w tym programie. Nie, to ona na pewno trafi. Werdyktu. Wszyscy stawili się w komplecie. Najważniejsze, no Elvis Presley. Humor dopisuje. Czy ja zrobię taniec brzucha suchy pot? No to przyszedł ten moment, kiedy będę musiała tutaj się określić, które nie z was rady, jest singlem. Ja nie Voxel. Suknia znowu, która pokazuje, no piękne nóżki. Piękne nóżki nie ma. Nie, no bardzo zgrabne. Jest albo 1,80 m w górę, albo przyjaciel, ta? Skąd taka statystyka? Mateusz, od ciebie zacznę. Dobrze, to jak mnie przekonasz do tego, że jesteś singlem? No w sumie powtórzę po prostu to, co mówiłem ci wcześniej, że mój tryb życia po prostu nie pozwala mi tak naprawdę na relacje po prostu z nikim na ten moment. Chyba, że byłaby to podróżniczka, która by ze mną podróżowała, a takiej na razie jeszcze nie spotkałem w tym momencie. No ja mu daję jak najwyższe szanse, ale nie wiem, jak pozostali kandydaci. Ale nie Jolf, ja usunąłem, to strona usuwa od emotek, emotki co jakiś czas. Zobaczmy, pod poduszką. Były po prostu podrzucone przez kolegę, czy po prostu, no lubisz takie rzeczy? Z ręką na sercu, na Biblii i Bóg świadkiem, że to przyjaciel mi takie głupoty przyjął. Boże, jak on gada. Dlaczego się na tej lance w gnobie przewracał? A ten gutal, ja pierdzielę, co jest z tym kolegą? Dalej go ciśnie. Tak. Oni są dalej no kolega? Pytanie, jak to czy było na potrzeby programu? No, jak było z buziakiem? No, tak jak ci mówiłem, oczywiście. Tak i jak uważasz, że na pierwszej randce się nie całujesz? Tak. Nie jesteś taki łatwy. Tak. Gdzie on nie chciał całować? Ale ja nie pamiętała. Religia mu nie pozwala. To znaczy nie religia, to jest wiara po prostu. To powiedz mi, jak z tym moim gadulstwem wytrzymałbyś taką? No, musielibyśmy jakoś się dogadywać. Wyklęczała na grochu, jakby za dużo woda? Gadała, nie? Tak. Ale tak. Ciebie, Elvis, moje gadulstwo, przeskazało kolanami. Się? Kolanami. Jeśli by coś między nami było, to by było zawsze ptak. Ty byś mówił, Boże, daj mi się. Co? Czej, Elvis. Ty w dupę Elvis Presley masz być gigaczadem. Co ty pieprzysz? Jeśli by coś między nami było, to by było zawsze ptak. Mówił, Boże, daj mi spokój. Nie, Elvis Presley mnie zawiódł w tym momencie. Ma kolega ma prawo go cisnąć. Zamknij się. Nie, będzie tak, jak ty chcesz. Ja myślę, że mój Mateuszek ma spore szanse. Mateusz, a ty jak?
Lubisz takie wygadane dziewczyny? Mam mnóstwo przyjaciół, którzy są jeszcze wygadani bardziej niż ty, także jakby jak dla mnie... Czemu oni pokazują, jak oni jedzą te rzeczy, co stoją przy tym stole? Kogo to w dupę obchodzi? Chodź na przykład. To w każdym odcinku jest. No dobrze, panowie. To ja już jestem przekonana. No Elvis Presley na pewno trafi. I wiem, który z was jest singlem. Dziewczyny? Po co mi się ręce? Wybieram tutaj... No Elvisa w dupę. No jak nie trafi, to jest... Serio 22 IQ. Celny strzał. No widzicie? Mówiłem, że nie ma 22 IQ. Brawo! Nie dała się nabrać na gierki i sztuczki. Ujem. Zmadowani są, ale się cieszą niby pod kamerę. Czemu koledzy gratulują, którego... Ty, ten kolega go ciśnie cały odcinek od szmat najgorszych. Elvis jeszcze potem sam siebie pocisnął. Jeszcze koledzy gratulują. Nie mogę, ten kolega wygrał program. Wygrałam, on powinien zgarnąć siano całe. No, I'm win. Piotrek, powiem ci szczerze, było naprawdę, widać, że jesteś mega zakochany. No nie udało się, niestety. Nie wygraliśmy programu. Aczkolwiek nie żałujemy, było naprawdę bardzo miło. I'm win. No i Mateusz, tutaj to naprawdę miałam ciężki wybór, już było takie naprawdę zastanowienie. No nie udało się. Tak miało być, to miała Wiener. Być tylko zabawa i była tylko zabawa, także wygrał singiel bardzo dobrze. Tak. To może jeszcze raz się mówimy. Elvis. No niestety, ale tak... Fajny się chłopak, bardzo sympatyczny. Oj, ja pierdzie. Ale, dobra, widzowie. Ale miał odwagę to powiedzieć przy kamerach, okej? Także 1% szacunku wzrósł, ale 99% to on i tak jest zeszmacony przez ten program, także... No, ale nie mój typ faceta. Fajnie, że wygrałem. Ale wolałbym, że ta randka wypaliła, tak? No to dobra. Nie. Dobra, nie wygląda, jakby czas, mu się podobało. Kiedy możemy się pochwalić cudowną nagrodą? Elvisie, zapraszam cię tutaj do siebie. Może nam tutaj nie wyszło tak do końca, ale czek jest nasz. Nie, widzowie, szczerze, jak Elvis i Dodanie będą razem, ja nie wierzę w miłość, naprawdę. Przecież widzisz tą chemię między nimi? Nie. Nie. Tak. Mają być razem. Tak, dziękujemy. Dobra, idziemy na RLC. Tylko się wyszczam.